Dzień dobry moi Spider-Manowi przyjaciele, witam was w kolejnym odcinku ze Spider-Mana. Oczywiście kolejny wiem i pisaliście mi o tym, że w poprzednim odcinku mogło być małe desynchro, ale to jest kwestia tego, że nie wiem ostatnio co się dzieje, a mam gigantyczny problem z nagrywarką i coś nie halo działa tak jak powinno. Ale słuchajcie, damy radę, mam nadzieję. Tu jest jakiś napad chyba, czy cokolwiek. Gdzie są koledzy? Tu są koledzy. Czekajcie, przywiąż do budynków. Dobra, dwóch jest przywiązanych. Panowie, nie bawimy się tak. Kurczę, nie wziąłem tego, którego powinienem. Idealne. Tego bym chciał przywiązać, mogę? Mogę! Kurde, nie pykło. Słuchajcie, ja nie będę ukrywać, że walki w Spider-Manie nie należą do łatwych. I chociażby większości z was wydawało się, że takie są, nie są. Uwierzcie mi, naprawdę nie są proste. I bardzo, o, jak widzicie teraz, dobra, kurde, nie wierzę, odpaliłem kostium w momencie, w którym umierałem. Ajajaj, więc chyba nam nie pykło tutaj ochrona napadu. I słuchajcie, ja też rozmawiałem ze Zbychem, bo jemu udostępniał moją bibliotekę i też właśnie mówił, że gra no w pewnym momencie zaczyna się robić trudna, więc na pewno nie będzie ona jakoś mega banalna, mega łatwa, więc zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Natomiast dobra, słuchajcie, jak tutaj wygląda sprawa jeżeli chodzi o nas? W ogóle odblokowaliśmy chyba ostatnio jakiś kostium. Co to jest? Jaki dziwny. Przyznam się bez bicia, nie podobają mi się te kostiumy. Ja wiem, to może być dziwne, ale naprawdę mi się średnio podobają, także myślę, że ten najnormalniejszy jest najlepszy. Ataki się generują więcej koncentracji. Wszystkie? Mamy środków i to sporo. Pierwsza pomoc, zwiększa liczbę. O, to na pewno kupię. Oj, to na 100%. To na 100%. Tylko czekajcie, za co by tu zamienić? Bo tu mieliśmy to, a takie garażami generują koncentrację, tu więcej życia. Ja myślę, że więcej życia nam się bardziej przyda niż cała reszta. Dobra. Teraz tak, miałem w sumie, poczekajcie, miałem jeszcze zobaczyć na mapę, czy nie mamy tutaj jakichś misji pobocznych, ale z tego co się orientuję, chyba zrobiliśmy je wszystkie. Więc dobra, ciśniemy dalej. I pamiętajcie też, jeżeli będą jakieś znajdźkowane rzeczy po drodze, gdzieś jakieś black cat'y, coś w tym stylu, to będziemy oczywiście je ogarniać, tak? Żebyście, wiecie, mieli tutaj to oczywiście na uwadze. Piękny przeskok. Dobra, i przez Central Park, Park lecimy, widzę. Coś tu mamy? Nie, tu mamy tylko ten... Nie no, podróż, słuchajcie, jest naprawdę przyjemna, szybka. Także, kurczę, tutaj nie ma naprawdę problemu. Dobra, ale jestem bardzo ciekaw, co... O, Spidey, Spidey! Gdzie ty po tych krzaczorach tu latasz? Dobra, pytanie, czy będzie jakaś Black Cat gdzieś po drodze, albo jakaś inna znajdźka, którą będziemy w stanie sobie ogarnąć. Widzę gołębia, chyba najbliżej nas. Jest Black Cat. Ale dobra, my kierujemy się, słuchajcie, w stronę zadania. I tak będziemy to robić, tak będziemy to ogarniać. W ogóle cieszę się też bardzo, że live wam się spodobał, bo tam widziałem, że kurczę, słuchajcie, zapis miał naprawdę sporo waszej atencji. Co prawda ja wiem, że jest gigantycznie długi, ale wiecie. Nasi przygłoszeni przez sprawców w maskach. Incydent ma miejsce koło Grand Central. Grand Central i... Demony robią się zuchwałe. Teraz atakują policję na ulicy. Trzymajcie się, panowie! Aha, to są demony w ogóle. Dobra. Ja muszę odpalić kostium, bo może być tutaj kiepsko i ciężko. Fuck! Fuck! Ten z bazuką jest chyba najbardziej dla nas... Aha, oczywiście nie dziabnąłem tego z bazuczką. Coś w nas leciało, nie zwróciłem uwagi, co? Dobra.
wykonaj 20 ciosów w powietrzu i pajęczy rzut 5 rzeczami, okej. Okay. A, fuck! Dobra, koncentracja pełna. Dobra, finisherek. Finisher, halo! Dobra, o, patrzcie, życia daje nam naprawdę sporawo, więc jest okej. Okay. I to był chyba ostatni kolega. Dobra. To chyba koniec. Wszyscy cali? Te demony walczą jako pentany. Niestety walczą jako pentany, im się to średnio podoba, ale dobra, nie mamy i tak tutaj za bardzo wyjścia. Pytanie jest tylko następujące. Czy tu będziemy mieli coś po drodze? Chyba niestety nie, dobra, i już widzę, że jesteśmy na wieżowcu Fiska i pytanie tylko, czy to będzie tutaj. Dobra. Czyżbyśmy musieli ścigać tą? Oho, słychać strzały. Już jestem, Jeff. Co widzisz? Znajdź resztę, zabić wszystkich. Demony. Wygląda na to, że demony zajmują teren Fiska. Dasz radę? No jasne. Też bym z wielką chęcią pokombinował tutaj. Dobra. Jest poza widoczkiem. Może niekoniecznie tu chciałem przeskoczyć. Możemy go stąd złapać? Prześpij się z tym. Dobra. Tu jest też jeden. Tam jest ich dwóch. Czy tu jest jeszcze ktoś? Nie wydaje mi się, żeby ktoś był. Dzień dobry. Zawiśniemy sobie pięknie. Tu jest jeszcze jeden koleżka. Czekajcie, weźmy zwykłą sieć. No chodź, chodź. Dobra, teraz jak wygląda sprawa tutaj? Tu jest jeden. Ten jest jako zagrożenie poza widokiem. No to dzień dobry, do góry zapraszam. Skoro się nie zorientowaliście. Tu jest jeden i tam jest jeden. Dobra, zobaczmy co mi to da. Aha. No i sympatycznie. Dobra, zdjęliśmy ich chyba wszystkich. Macie czego chcieliście. Nie zabijajcie nas. Teren Fiska należy do nas. Nie mów hop. Oho. Pięknie Spidey. Ale ja myślę, że wiecie co? Najlepszą rzeczą będzie tutaj sieć. Czym on rzuca? What the heck? Dobra. Spidey nie te... A nie, chyba dobrze ogarnąłem. Oczywiście, że dobrze. Szybko poszło. Cześć, Willy. Ładne wdzianko. Wyszczupla. Przestań się wtrącać. Czekaj, demony. Kto im przewodzi? Uratuj moich ludzi, to może ci powiem. Oho. Będziemy ścigać helikopter? Czy mi się tylko wydaje? Ratuję zbirów przed innymi. Aha. Zbirami. Tego raczej nie miałem w planie. Boże, jakie tutaj są... O! Co oni mają za broń w ogóle? Co to jest? Dobra, dokończmy go koncentracją. Dobra, jeden jest uratowany. Ludź Fiska. Czekajcie, czy mamy jeszcze tą mamę?
Tu sobie koleżka ładnie polata. O! Dobra, zdążyliśmy. O ty cwaniaku. Co? Czym oni we mnie napierdzielają? Co to są za bronie w ogóle jakieś z kosmosu? A tu jest jeszcze jeden. Kurde, odpaliłem sobie kostium. Dobra, nieważne. Podleczymy sobie troszeczkę życia, żebyśmy mieli. Zostańcie tu, czekajcie na policję. Dobra. Lepiej oblecę wieżę. Może znajdę ludzi Fiska. No ja właśnie widzę już ludzi Fiska. Gdzie są te czerwonki? Gdzie oni się napierdzielają tu? O, chyba to jest nie tutaj. Tutaj. Kurde, mocni są. What the heck? Jaka fala uderzeniowa w ogóle tu poleciała, nie? Powiem wam, że ten tarczownik... No, jest dobry. Dobra. Zgarnęliśmy, jeszcze są wyżej. Znaleźć ocalałych. Jest tu jeszcze ktoś? Aha, tego uratowaliśmy. Jak oni ładnie, słuchajcie, wypadają tu. Bum! O, faksa dostałem. Nie wiem, czy zdążyłem uratować wszystkich. O. Duży. Hej, mięśniaku! Dobra, wykończyłem go. Dobra. Tu jest jeszcze jeden. Dzień dobry. Bum. A, wykończę cię finisherem, czemu nie? Dobra. Jeszcze wyżej widzę są. Fuck. O kurna, oni mają tutaj tą dziwną... Dobra, chyba wszyscy. W porządku? Tak. Tak, dzięki. No dobra. Fisk, twoi ludzie są bezpieczni. Teraz twoja kolej. Kto jest szefem demonów? Może tam jest, a może nie. Sprawdź na dachu. Brakowało mi jego męskich gadek.
No dasz, opowiadacie. Strasznie mi się nie podoba ta ich moc, jest bardzo dziwna. Chociaż ja nie będę ukrywać, że domyślam się, że pan Lee, czy tam ten ktoś, może niestety, wiecie, stać za tym. Oho, chyba będziemy musieli ratować miasto szybko. No bez jaj! Oj! No, na szczęście zdążyliśmy. Dobra, zdążyłem kliknąć odpowiedni przycisk. I rozumiem, że ich gonimy. Udało tak. się? Doszło mi słuchy o śmigłach. No co ty nie powiesz, Yuri? Ta sprawa z demonami się skomplikowała. Spokojnie, Yuri, załatwię. Dam radę. Oh fuck. Jak oni, słuchajcie, tu kombinują? Czy oni chcą właśnie sobie zestrzelić? Wow, rakiety! Ten śmigłowiec niszczy miasto. Wiem! No ja też to zauważyłem. Powstrzymać. Wiem! Mógłbyś ratować świat trochę szybciej? Pracuję nad tym. Odezwę się później. Kurde, jak spierdziela. Masakra. Czy uda mi się go dorwać? Wiecie co? To jest complicated zadanko. Bez kitu. O, dobra. Kurde, szybko przejść. No, nie mogę użyć pajęczyny. A nie, mogę. Cześć! Czy to lot do Newark? Newark? Dobra. Obawiam się, że musi pan zatrzymać helikopter! A nie zdążyłem. To jest twój wielki plan? Zastąpić Fiska? Fisk to dopiero początek! Dobra, zdążyłem. Jeden silnik z głowy, pora na drugi. Aha, muszę przejść dołem. Seriously? Kolego, z czym do ludzi? Dobra, zdążyliśmy w ostatniej chwili. Coś. I to jak najszybciej! No to chyba wymyśliłem! Wow! Spoko, Pit, dasz radę! Mam to! Mamy! Częście sobie tak siedzicie w Nowym Jorku, gdzieś w jakiejś knajpie i nagle wam część helikoptera spada, która jest ogarnięta pajęczyną. Masakra. O,
Masakra, totalna masakra. Te maski są genialne. Skąd je macie? Mój stary! Dzięki! Są w tej mecie? Łaj! Łaj! Hej, Yuri! Złapałem bandziorów, ale... Ale co? Weź ze sobą drabinę. Hey, Miles! Ty, psychofan! Kurde, muszę biec! No idziesz? Nie, muszę iść do ratusza na ceremonię taty. No tak, przekaż mu gratulacje. Zyby? A, zaraz będę. No dobra. Rozumiem, że telefonik. MJ. Oczywiście, MJ. Ceremonia już się zaczęła? Jeszcze się szykują. Gdzie jesteś? Utknąłem z pracy. Niedługo będę. Dobra, niedługo będzie, natomiast słuchajcie, mamy bardzo dużo punktów zdolności, które wypadałoby tutaj, że tak powiem, rozdać. A mamy ich aż 6. Dobra, co my tu mamy? Spowolnienie czasu przetrzymania świętego ciosu, dzięki czemu uzyskasz czas na unik. To jest dobre, mogę kupić, bo no jest z tym problem. Koncentracja zdolności się szybciej przy wyższym liczniku serii. No to tak średnio, po idealnym liku wyżej z karabinu opisowym będę wszystko wyeliminować, to też jest spoczko. Rzut. Rzut to chyba raczej tak średnio, powietrzne sztuczki. Aby wykonać trik w powietrzu i zdobyć dodatkową koncentrację. Szybki lot, skorzystać z pęczek lotu dwukrotnie, nie tracąc wysokości. To jest bardziej do poruszania, ale możemy kupić, bo jest za punkt. A innowatorze? To jest spoko, kupimy to. Usiłuję umieć złapane i rzucone, są związane z siecią, uderzając przeciwnika na dużym obszarze. O, to też jest dobre. Często są osiłki. Dobra, mamy to. Także słuchajcie, tu wszystko mamy ogarnięte. Teraz tak, jeżeli chodzi o gadżety, no mamy kilka ulepszeń i widzę, że możemy w sumie zrobić, bo mamy tylko, że jak sami widzicie, musimy też żetony przestępstw ogarniać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to myślę, że możemy sobie spokojnie kupić, bo jest spoko opcją. Co mamy dalej? Sieć uderzeniowa. Tutaj też możemy w sumie zwiększyć zasobność z tego gadżetu. Ale czy to była ta sieć, która ich przywiązywała? Chyba tak. Dobra, co my tu mamy? Kupmy żeton przestępstw. Widzę, że wszystko właściwie polega głównie na żetonach przestępstw, chociaż też nie wszystko. Dobra, co my dalej mamy tutaj? To jest też w sumie spoko. Także kupmy. Tutaj 4, wydamy wszystkie i pewnie to mogę kupić. A, nie mogę kupić, bo nie mam odblokowanego. Dobra, troszeczkę sobie ogarnęliśmy rzeczorków, także pięknie. Bardzo mi się to podoba. No i dobra, słuchajcie, lecimy w takim razie na ceremonię. Kurczę, już mamy 25 minut prawie, a mi ten czas tak dobrze w Spider-Manie leci, że to jest po prostu jakaś bajka. Tak samo jak zresztą w nowym Tomb Raiderze, bo dzisiaj pojawił się... Właściwie pojawi... Pojawi się pierwszy odcinek, albo już się pojawił? W sumie nawet nie wiem. Nie ma tu żadnego Black Cata, żadnych ptasiorów do łapania, tak bliziutko mnie, halo. Uwaga wszyscy, napaść w toku. Stacje helikopterów, bieganie po śmigach. Wszystko ponad naszymi zatłuczonymi łyżami. Panie Jamison, co pan tutaj wygaduje znowu za głupoty? Dziwne wrażenie, że będziemy chyba bliżej ptaka niż naszego zadania. Właściwym działaniem byłoby wezwanie. Oczywiście, że tak. Mój syn z dumą służył w siłach powietrznych. Wylatał tysiące godzin, ma za sobą lata treningu, lata służby dla ojczyzny. I co? Nie jest wystarczająco dobry? Jasne, że jest, ale nie było go na miejscu zdarzenia. Do tego dąży Spider-Man! Broń Boże, gdzie są te ptaki? Ciekawe, że mi tego nie zaliczyło. Pajdi! Co ty robisz? Kurde. Nie wiem, bo ja mam szczerze, jak za bardzo się tu wybić, żeby... Odpaliłem sobie w ogóle kostium.
Czemu te ptasiory mi się nie chcą tu odpalić? Słuchajcie, no nabijamy sobie tą koncentrację tak dosyć mocno, ale to zadanie z tymi ptakami... Wlatuje w nie... Dobra, nieważne, słuchajcie, darujemy, jest, darujemy sobie to bardzo, bo... Tylko, że tu jest znowu jakiś napad. Tu na dachu? Nie. Gdzie on jest? Gdzie oni są? A jednak są na górze! Dziabnął nas. Nic tak nie budzi jak granatnik. Nic tak nie budzi jak granatnik. Góry, Spidey. Chyba szybciej ich ogarnąłem niż... Gdyby w wieku 12 lat ktoś mi powiedział, że kiedyś goście w maskach będą do mnie strzelali rakietami, to w sumie pewnie byłbym... Ja w sumie też bym był, ale... Bardziej wiecie co, niepokoi mnie motyw tego ptaka, kurde, bo... 10.30, napad z bronią w ręku. Zgłoszenie dotyczy Tribeki. Patrzcie, zauważcie, że staram się to ogarnąć jak najbardziej, jak tylko mogę. Kurde, tak wiecie. Fest, fest, a... Za cholerę mi to nie chce wyjść. Dziwna sprawa. Nie ma tu gdzieś tego jego gołębia. Halo, gołąb. Ni cholery nie znajdę, słuchajcie, tych gołąbków. Uwaga jednostki, napaść w toku. Funkcjonariusze potrzebni w Civic Center. Nie, nigdzie ich nie ma. Dobra, wiecie co? Wiem, że trochę długo to trwa, ale nie znajdę go. Nie wiem, chociażby nie... Cały czas, słuchajcie, latamy tutaj i próbujemy ogarnąć, gdzie one mogą być, ale... Bez kitu. Nie widzę ich totalnie. Chyba, że... Kurwa, no latają niby te obstraj dachy. Tutaj? Dobra, dupa. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mogą być. Tu jest jeszcze plecaczek. Do wszystkich jednostek trwa napad na pojazd opancerzony. Incydent ma miejsce przy tłumie. Dobra, mamy to. W ogóle zobaczcie, mamy 41 z 59 plecaków. Bardzo dobrze. Uwaga, gołąb! O! Zatrybiło! No skacz! Spider! Dobra, jedziemy. Czyli jednak, ale powiem wam szczerze, że bardzo dziwny motyw z tym, żeby to się w ogóle odpaliło. Dobra, szybko go zapaliśmy. Jest okej. Chciałbym wymienić jedną rzecz.
rzecz, której nie mogę znieść, to korzystanie z internetu tylko i wyłącznie dla rozgłosu. Doskonałym tego przykładem jest sytuacja, z którą mieliśmy dopiero co do czynienia. Internetowa idolka o ksywce Screwball wkręciła innego kolesia o skłonnościach narcystycznych, Spidermana, i posłała do walki z wiatrakami, która naraziła na niebezpieczeństwo osoby postronne. Z jednej strony Screwball pokazała głupotę i bezmyślność Spidermana, który popędził walczyć Bóg wie... Jameson, czy ty jesteś jakiś nienormalny? Ja wiem, że to zawsze Spidermana, nie ten Tegas. Ale kurna, bez przesady. Obnażyć prawdziwej natury osób pokroju Spidermana. Zależy jej tylko na wypromowaniu się. Uważam, że to żenujące. Tylko fakty z J. Jonah Jamesonem wracają po krótkiej przerwie. Nie wyłączajcie odbiorników, bo mam dla was ważne informacje. Czemu on mi nie chce na tym stanąć? Swoją najnowszą książkę. Spidey, kurde! Stań tu. O, czyli musimy powolutku. No! Uwaga jednostki, napaść w toku. Potrzebne wsparcie przy Trinity. Dobra, teraz. Dobra, mamy kolejną część plecaka. 42 z 55, bardzo dobrze. Słuchajcie, wiecie co? Bo tak, widzę, że mamy już taki czas... Wiecie, prawie końcowo antenowy. Zobaczmy, czy mamy dostęp do tego, to może jeszcze to sobie zrobimy. O, mamy dostęp, dzień dobry. Dobra, słuchajcie, to zrobimy sobie jeszcze szybciutko poboczniaczka. Liczne zgłoszenia rozbojów z bronią w ręku. Wsparcie przy Trinity. Maszty telefoniczne, dobra, zobaczmy, co możemy tutaj ewentualnie wykminić, bo jestem bardzo ciekaw. Czyli naprawiamy maszty. Żeby pokazywały strefy zagrożenia, muszę naprawić maszty, zanim padnie łączność w całym mieście. Aha, muszę unikać... To jest minus tego... Okej. O kurde. Jak ja mam tu? No, łap się! Dobra, umrę. No zaraz mnie strzeli tu coś na miejscu. Chociaż nie. A jednak umarłem. No, powiem wam, że dziwne. Dziwna misja, ale damy radę, myślę, że ją zrobić. Spokojnie. Jestem bardzo ciekawy. Dobra, jeszcze raz. Ustawiłem soczewki, żeby pokazać strefę zagrożenia. Muszę naprawić maszty, zanim padnie łączność w całym mieście. No dobra, ale ja mogę, rozumiem... Problemu się zmienia. Muszę być gotowy na nagłą zmianę. Ja rozumiem, że mogę być tylko na górze, tak? Oj, musimy zjeść trochę niżej. Jeden już, ale muszę dodać jeszcze trzy, żeby usunąć problem. Jeszcze trzy, okej. Powiem wam szczerze, że te misje poboczne są dosyć ciekawe. Nic nie padnie. Nie mamy czasu określonego. Halo. Dobra, jest kolejna. Mam, ale to dopiero połowa sukcesu. Gdyby da... Fuck! No, Spider! Gdzie? Pa, szybko! Dobra, więcej tego nie róbmy. To już naprawione. Zyskałem na czasie, ale nie mogę zwalniać.
chwili do spotkania. Robi się gorąco. No ale lecisz! Kurde, muszę wejść wyżej. Czemu on mi się... Spider, bo cię kurde czepnę zaraz. Powiem wam, że misja trudna. Aha. Nie wierzę, że nie zdążyłem z tego wyjść. O, ja cię pierdzielę. Od nowa, nie? Czy od ostatniego checkpointu? Nie, dobra. Ostatni checkpoint, na szczęście. A, bo ja mogę w ten sposób użyć te helikoptery. Czemu mnie to bije? Aha! Szybko! I no, ej, to się wyłączało, come on! Masakra. No, powiem wam szczerze, że to jest trudne. Nie ma chwili do stracenia. Robi się gorąco. Patrzcie, tu kurde zawsze spadnę, nie? Lecisz w dół. Dobra, włączamy. Dobra, chyba pykło. Teraz Nowojorczycy mogą znowu roztrząsać w metrze rodzinne spory. Służby ratownicze są bezpieczne, co też jest udało się. Gdyby sieć padła, Oscorp musiałby wydać majątek. Dobrze, moi drodzy, ale słuchajcie, my będziemy sobie na dzisiaj kończyć, także udało nam się ogarnąć troszeczkę fabuły, troszeczkę wszystkiego, więc jest ok, jak najbardziej. A ja wam za dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli wam się podobało, to wiecie, łapka, subskrypcja, komentarz. No i co, słyszymy się w następnym odcinku już jutro, także dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, cześć, pa, pa.